Przed chwilą tu byliśmy. Trixie, czy ty masz choć blade pojęcie, jak znaleźć kokotrisa? Nie, ale zwykle, kiedy w lesie jest jakieś stworzenie, z którym nie chcę się spotkać, to je spotykam. Przydałby się bardziej konkretny plan. Ha, jak sobie chcecie. Sylvestream robiła zapiski. Kokotrisy lubią skaliste tereny i dużo cienia. Skały i cień. Ciekawe, gdzie coś takiego znajdziemy w tym lesie. Skaliste podłoże to nie jest dobre środowisko dla cienistych drzew. Zasadniczo drzewa iglaste jak Pinus cembra czy Pinus sylvestris mogą rosnąć w wąskich szczelinach między skałami i na kamienistej glebie. Uzupełniamy się. Tam widać jakieś iglaki! Mówiłeś, że to samotniczy gatunek. Bo tak jest. Może akurat są w trakcie migracji. Na szczęście nie ma tu Sylvestream. Byłoby słabo, gdyby znalazła się wśród tego stada. Mamy farta, że jesteśmy na górze, a ona na dole. Zasadniczo... Ani słowa więcej. Cokolwiek by się działo, nie wolno na nie patrzeć. Ich spojrzenie obraca w kamień. No i co teraz będzie? Nogi! Stop, to ja! Starlight? Bardzo mi przykro, musimy stąd uciekać. Tak, wiem, chwila. Nie możemy uciec. Sylvestream nadal może być w lesie. Zostań tu, a ja pójdę po resztę. Bądź ostrożna! To gdakanie dochodzi ze wszystkich stron! Wielka i potężna Trixie! Nie boj się ich! Chodźcie! Musimy się stąd wynosić. Nie zamierzam go zostawić. Zamieniły Matt Briera w kamień? Nie sądziłam, że mogę go kochać jeszcze bardziej.